The Beacon to gra, która jest w bardzo wczesnej fazie, natomiast bez wątpienia przykuwa uwagę swoją pixelartową grafiką. Zwróciła również uwagę tym, że będzie typem roguelite'a, czyli przyjdzie nam pokonywać kolejnych przeciwników w proceduralnie generowanych lochach, a nie jest to gatunek zbyt wymagający, więc nawet przy ograniczonym zespole powinno się udać. Dlaczego tak się martwię, czy to się uda? Ano The Beacon jest również przedstawicielem gamingu nowej generacji, czyli Web3. Oznacza to, że znajdzie tutaj zastosowanie blockchain, NFT i inne takie, a produkcje, które do tej pory powstawały, brnęły w te całe kryptowaluty, zapominając o zabawie, która powinna być fundamentem gry. A w przypadku The Beacon sytuacja wydaje się być inna. Zacznijmy od początku, bez uprzedzeń. The Beacon to MMO roguelite w stylu pixelartowym tworzonym przez studio SkillCap. Panowie, którzy stoją na jego czele, czyli pan Diego i pan Rafael, są całkiem doświadczeni i zdarzyło im się działać coś dla marketingu Microsoftu, prowadzić własną firmę w postaci Gambit Studio i generalnie siedzą na blockchainowym rynku już kilka lat. Panowie ogarnęli też niesamowitych grafików i przyznam szczerze, że gdyby nie oni, to pewnie nawet nie zwróciłbym uwagi na tę produkcję, bo ile można jechać na tym, że firma robi coś rewolucyjnego, bo zaimplementowała NFT do swojej gry, że to nowa generacja, Web3 i bla 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 bla. Natomiast zanim można było zagrać, to twórcy dzielili się niezwykle klimatycznymi artami, które świetnie wprowadzały w nastrój gry. I tak nakręcali i oto stało się. W końcu można zagrać w bardzo wczesny prototyp The Beacon na sieci Arbitrum. Pogadajmy o Settlement, tak się nazywa wydarzenie w świecie The Beacon, które potrwa do 16 grudnia. Pozwala na codzienne odwiedzanie lochów, żeby sprostać tam wszelkim wyzwaniom, które przygotowała dla nas zła siła, czyli Umbra. Codziennie na graczy czekają inne dungeony, mieliśmy nawet zawody w speedrunie czy pokoje, które polegały na przeżyciu określoną ilość czasu. W dodatku codziennie możecie odwiedzić absurdalnie urokliwą karczmę, w której stary pijaczyna Igor będzie miał dla was pytanie. Możecie pogadać z bywalcami karczmy, żeby znaleźć poprawną odpowiedź, a następnie Igor wynagrodzi was skrzynią z kosmetycznymi NFT-kami. Łatwo się domyślić, że wszystko co twórcy nam prezentują, to jakieś elementy składowe pełnoprawnej gry, która wersję alfa wypuści prawdopodobnie w drugiej połowie 2023 roku. W domyśle ma to być gra MMO, w której wraz z innymi graczami będziemy mogli wyruszyć do proceduralnie wygenerowanych podziemi, zgarnąć w ich otchłani przedmioty, które zmienią wasz styl walki, statystyki czy umiejętności, a następnie po wygranej będziecie mogli zdobyć elementy dekoracyjne dla waszego domu lub po prostu na waszego bohatera. I tutaj jest cały klucz The Beacon. Po każdej wyprawie do lochu nasza postać traci wszystkie zdolności bojowe, które zdobyła i zostaje tylko z łupem dekoracyjnych NFT. Wygląda na to, że nie mamy tutaj pay to win, a jedynie wartość kolekcjonerską przedmiotów dekoracyjnych, które później można oczywiście sprzedać na giełdzie, co już oczywiście przetestowałem i zgarnąłem kilka dolarków. Wkraczając do lochów liczy się tylko znajomość przedmiotów i nasze umiejętności, tak jak ma to miejsce chociażby w Hadesie czy The Binding of Isaac. Zapytacie pewnie, kto w ogóle kupuje ode mnie te kosmetyczne NFT, skoro nie dają żadnej bojowej wartości mojemu bohaterowi. A no właśnie The Beacon to typ relaksującej gry, w której sprawdzasz się w boju, a następnie rozsiadasz się z kawką w własnym domku, próbując go udekorować, żeby w przyszłości inni gracze docenili cię lajkiem, albo żeby po prostu wygrać jeden z eventów na najlepszą chatę. Co jak co, ale twórcy potrafią budować klimat i w myśl tego relaksującego dekorowania, gracze w momencie nagrywania tego filmu przewalili już ponad 140 tysięcy dolarów. Nie jest to zresztą nic nadto dziwnego, bo wystarczy przypomnieć sobie takie tytuły jak Animal Crossing czy Stardew Valley, z tym, że tutaj każdy taki kosmetyczny element jest w formie NFT i może zostać upłynniony na rynku za prawdziwe dolary. To co powiedziałem wcześniej tyczy się sytuacji, w której gracze wymintowali, czyli kupili NFT bohatera. Natomiast The Beacon jest grą bezpłatną, więc gracze, którzy nie chcą wydawać ani złotówki, również mogą skorzystać z większości funkcji jak pokonywanie dungeonów czy dekorowanie domu, ale główną różnicą jest fakt, że przedmioty na koniec lochów nie będą NFT-kami, a co za tym idzie będą do wykorzystania tylko przez tego gracza i nie będą mogły zostać upłynnione na rynku. Natomiast w informacjach na Discordzie przewinęła się również wzmianka, że w przyszłości, gdy ekonomia The Beacon będzie funkcjonować w pełni, to nawet darmowi gracze będą mogli zgarnąć walutę, którą najprawdopodobniej będą mogli upłynnić. W każdym razie wniosek jest jeden. Jeśli nie jesteście zajawieni tą całą blockchainową i NFT-kową otoczką, to możecie ją praktycznie zignorować i możecie bawić się w swojej piaskownicy. Jeśli gra was zainteresowała, to wspomnę jeszcze raz, że jesteśmy
w trakcie wydarzenia Settlement Lunch, czyli zaczynamy się osiedlać w okolicach The Beacon. To wydarzenie kończy się za niecałe 2 tygodnie i tylko przez ten czas można przetestować grę za darmo lub wymintować bohatera, tak zwanego Founder's Hero. Mintując takiego bohatera, przez przechodzenie lochów i odpowiadania na pytanie Igora, możecie nie tylko zgarnąć NFT, ale również specjalne bilety na loterię. Każdy bilet ma szansę na zgarnięcie niezwykle unikalnych NFT, które na rynku mają wartość nawet ponad kilku tysięcy dolarów. Bileciki pozwolą wam również na wygranie whitelisty, czyli pierwszeństwa w mintowaniu kolejnych NFT pod postacią petów. O tych stworkach warto powiedzieć sobie nieco więcej, bo są to stworzonka, które będą nam towarzyszyły w podróży, zwiększą nasz profil w przyszłości, a także będą miały specjalne zdolności. Będzie można je parować i tym samym rozmnażać, a nowe pokolenie odziedziczy zdolność po swoich rodzicach. Jeśli tak jak ja macie słabość do tego typu gier, to w podpiętym komentarzu podrzucam wam linka do rejestracji, z którego i ja, i wy możemy zgarnąć 10 dodatkowych losów na rzadkie NFT i whitelisty do mintowania petów. Przyznam szczerze, że raczej już u mnie decyzja zapadła i takiego peta będę mintował. Choć oczywiście będę sprawdzał, jak taki minting przebiega, może tylko ja jestem tak nahypowany. Podsumowując, zaskakująco szybko rozwijająca się gra, która jeszcze kilka miesięcy temu prezentowała jedynie pixel arty. W dodatku twórcy świetnie prowadzą community, co chwilę zaskakując czymś nowym, czy to nowym pokojem w lochu, czy to zawodami, czy to nowymi umiejętnościami bohatera, czy też nową funkcjonalnością łączenia wydropionych NFT i przetapiania ich na rzadsze NFT oraz dodatkowe bileciki. W dodatku The Beacon całkiem sprawnie zyskuje kolejnych członków społeczności, więc warto grze się przyglądać, bo być może w przyszłości czeka nas coś całkiem dużego. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego dnia. Psst, kierowniku, wbij na Discorda.